Miasto Siemiatycze położone jest w południowej części województwa podlaskiego, w połowie drogi pomiędzy Białymstokiem i Lublinem. Jest stolicą powiatu i przebiega przez niedroga krajowa nr 19, która wkrótce zmienić się ma w międzynarodową trasę Via Carpatia. To z pewnością kolejna szansa na dalszy rozwój miasta, które już dziś wykorzystuje wielomilionowe dotacje z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury i warunków życia. Do najważniejszych projektów zaliczyć należy przebudowę ulic Mickiewicza, Sportowej Słowackiego oraz nadrzecznej położonej w rekreacyjnej części miasta, rewitalizację i rekultywację trzech zbiorników wodnych metodą nieinwazyjną, bezpieczną dla ryb i wypoczywających, a także budowę ścieżek rowerowych, chodników i nowych bezpiecznych przejść dla pieszych. Wybudowano też fontannę i skwer przy ulicy 11 listopada, a wkrótce obok gimnazjum powstanie kryta pływania. Warto dodać, że miasto Siemiatycze jako jedno z nielicznych uczestniczyło też w projekcie Czytam, więc jestem, w ramach którego odremontowano i wyposażono w nowe zbiory miejską bibliotekę. Realizowano też projekty edukacyjne, prospołeczne, a także te dotyczące cyfryzacji urzędów i rozwoju internetu na terenach trudno dostępnych. Miasto Siemiatycze, lider wykorzystania funduszy unijnych.